I wtedy ja jej, wiesz, mówię, no to może chociaż spróbuj. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się prawdopodobnie w Szwecji, w szwedzkim mieście Vida Arena na finale grupy A męskich do lat 19 światowych floorballowych, czyli po prostu u nich hokejowych mistrzostw. Dzisiaj wielkie derby północy, Szwecja kontra Finlandia. Szanowni Państwo, witam na pierwszym z cyklu segmentów, czyli po prostu serii naszych spotkań ze sportem. Dzisiaj wybrałem dla Was unihokej, wybrałem dla Was tych pięknych młodych chłopców, żebyście mogli Państwo oglądać sportowe zmagania. Nie ma tu oczywiście żadnych aluzji. Oczywiście łatwiej komentuje się męski sport, no bo jest on po prostu, szanowni Państwo, lepszy, szybszy i da się go oglądać. Szanowni Państwo, nie wiem, do teraz jak wjechano samochodem marki Mabi, który tutaj ukazuje się Państwu, prawdopodobnie jest jakieś większe wejście. Wątpię, że była tam jakaś winda. Musiała być to ogromna winda. Jezus, przepraszam. O Boże. Bardzo, bardzo Państwa. Przepraszam. Na chwilę tylko odwróciłem się od mikrofonu, żeby na niego nie kaszlnąć, a już moim oczom ukazał się wynik 19-15 dla Szwecji. No prawdopodobnie sędziowie oceniali styl wejścia, ja nie skupiłem się na tym specjalnie. Natomiast bardzo podobała mi się prezentacja samochodu. O, już nagrzały się lampy. Szanowni Państwo, no na pierwszy rzut oka wygląda, że u nich hokej to jest taka piłka ręczna, tylko że z takimi maciupkimi bramkami. A teraz posłuchajmy hymnu Finlandii. O Finlandio, tyś najlepsza jest ze wszystkich skandynawskich krajów. Pełno w tobie jest lasów i wzgórz, i nad morzem jest duża część kraju. O ile mnie pamięć nie myli, ma najdłuższą linię brzegową na świecie. Nasza Finlandia, nasza Finlandia, Finlandia, nasza Finlandia, najlepsza jej jest, na pewno lepsza od Szwecji. Brawo, szanowni Państwo. No, na moje oko na trybunach znajduje się jakieś 780 kibiców. 780 kibiców, bo zakładam, że jest to sport na tyle. Szwecja, Szwecja, dokąd zmierzasz, Szwecjo? Jest kształtem, przypominasz łódź wikinga, kocham cię, Szwecjo. Umiemy grać w unihokeja, umiemy bramki w hokeju strzelać, a gdy nadchodzi szwedzka niedziela, każdy mależak się rozpierdziela. Szwecjo, och Szwecjo, jesteś piękna jak Maryjka. Szwecja, nie zagrabiliśmy Polakom nic podczas potopu. Brawo, brawo, szanowni Państwo. Rozbiegają się. Zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. A teraz krótka przerwa dla naszego sponsora. Przyjaźń, przyszłość. Męskie rozgrywki sportowe w unihokeja. Piękny dżingiel. Prawdopodobnie potrzebny... Potrzebny, przepraszam. No, przeanalizujmy logo. Jest to jakby taki przewrócony ludzik, czyli będziemy się przewracać. O, szanowni Państwo, teraz cała drużyna sprawdza bramki, czy są dobrze siatki ustawione, czy
wszystko gra podskakują, czyli będzie też sport ze skakaniem. I zobaczmy. Pontus Arnis, Blum, Blukfist, Jansson, Björk, Weidman, Brobe, Burman, Colling, Eman, Jensson, Wiklund, Homelgan, Hulevund, Nissel, Bündlen, Malkerman, Helegund, Kaleden i Carlson. Warto zwrócić uwagę na zawodnika z numerem 87, bo wszyscy mają numery praktycznie po kolei, a on ma 87. Kale Bylund, znany linoskoczek, jego ojciec. Finlandia, Kysima Sertula, Sumela Mahajati, Kolakola Lakasko, Ia Sorvalni Hailinen, Iskola Hamalainen, oto może jakieś rodziny dla Hamalainena, Jalo, Ralanta, Rintla, Grunfos, Remes, Kaiserslautern, Kovacic, Jermolenko i Nykänen. Fantastyczna też drużyna Szwecji, pełno gwiazd. Znają Państwo te nazwiska, a jeżeli nie, to niech lepiej Państwo poznają, bo niedługo już Państwo będą je krzyczeć. Szanowni Państwo, zaraz prawdopodobnie na środku pojawią się jacyś zawodnicy. W tym momencie sędziowie jeszcze zerkają. I prezentacja. No pewnie, niech to jeszcze trwa dłużej. Macha kijem. Teraz numer 7, zobaczymy, gdzie będzie grał. Chyba w tym kwadracie, czyli to będzie prawdopodobnie ten słynny kwadratowy. Ten będzie grał na defensy, na obronie. Zbija piątkę, zobaczymy, gdzie się ustawi. To jest też obrońca, tylko ten, nie libero, tylko ten taki wyżej. Jeszcze od razu już wychodzą coraz szybciej, widać, spieszy im się. Aha, i to tyle. To tyle, jeśli chodzi o drużynę Szwecji, zobaczmy, przepraszam, Finlandii, zobaczmy, jak będzie ustawiona Road to Wrocław, szanowni Państwo, no bo gdzie? Oczywiście w Polsce są najlepsze zawody. Bramkarz też taki, widać, moda na skate'ów lata 90. Rozciąga się, pokazuje strój w pełnej okazałości. Zbijają żółwiki. Ciekawe, jak ich życie się układa, szanowni Państwo. Jak będzie się układało po tym finale. To są ludzie, którzy mają 19 lat. A znamy też wielu alkoholików, którzy mówili, że kiedyś za juniora to się grało w reprezentacji. A tak można zmarnować talent, szanowni Państwo. Niech ten mecz u nich hokeja będzie też taką lekcją w uderze tu dla Was. Że jak masz 19 lat, to musisz podążać za marzeniami. I masz jeszcze czas na popełnienie wielu błędów. Zobaczymy, która drużyna dzisiaj popełni tych błędów mniej. Dwóch sędziów. Podejrzewam, że jeden będzie z prawej, drugi będzie z lewej, a nie jeden będzie z prawej, drugi na środku. Strasznie długo trwa to wszystko, szanowni Państwo. Nie rozpoczęliśmy jeszcze gry, a za nami jest już 7 minut rozgrywki. No zobaczmy. Zobaczmy teraz. Przybili sobie nie. Kłaniają się teraz sobie jak w judo, żeby okazać szacunek partnerowi. Sędzia teraz przybija piątki. Elektryczna muzyka to Darude Sandstorm, to chyba z Finlandii, Czyli tak, tutaj takie, chcą uderzyć w te tony, szanowni Państwo, takie narodowościowe. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale dobrym słowem na pewno w szatni podzielił się trener. Dzisiaj trenerem Szwecji będzie Niemiec, a trenerem Finlandii będzie Bułgar. Jeszcze tylko chwileczkę dla naszych sponsorów. Oczywiście niemiecka jakość wykonania hali zawdzięczamy firmie Gerflor. Svenska Spel. To oczywiście nazwa szwedzkich stołówek. Coś jak kuchnia babci Maliny, ale już grają. Zobaczmy, jak, na czym ten unihokej, szanowni Państwo, w ogóle polega. Na razie w zasadzie, no dynamiczny jest to sport, minęło już, a już zmiana. No, czyli no, według prostej zasady, a wszyscy się teraz zmieniają. Aha, czyli zmiany hokejowe nie wzięły się, szanowni Państwo, ze zmian w hokeju na lodzie, tylko w unihokeju, gdzie po 30 sekundach gry zmieniana jest cała drużyna. Finowie nieco bardziej... Co on robi? To może... Fantastycznie, szanowni Państwo. Dowiedzieliśmy się, że można... Że bramkarz normalnie łapie do ręki. I to nie ręki uzbrojoną i w jakiejś tam rękawice, tylko normalnie do łapy bierze i... Ciekawe, czy zagrają takie podanie przez całe boisko na tak zwaną aferę.
Zobaczmy też, jakie są pozycje. Oj, teraz tak zwane krótkie ręki. Ale też sport kontakto. Czy nogą? No, ale fantastyczny ten strój reprezentanta Finlandii. Ale ta piłeczka jest, szanowni państwo, na tej transmisji wydaje się to, że nie jest dużych rozmiarów, ale ona jest duża. Jest duża. Czyli musi się grać w nią nieco łatwiej. Warto by było jeszcze zobaczyć, jakie rozmiary są kije. Chociaż jak mówią, nikomu w rozmiar kija nie powinno się zaglądać, a teraz przewrócona. Aha, czyli bandy są, szanowni państwo, prowizoryczne. Ale też trudno się dziwić, bo gdy zawodnik wpadnie z impetem w taką bandę, no to może sobie, że tak powiem, zrobić przysłowiową krzywdę. Minuta 37, zobaczyliśmy po dwa strzały. 460 zmian jak na razie. Przez boisko przewinęło się 64 zawodników z 82 krajów. Dzieje się. U nich hokej dużo lepszy sport na pewno niż warcaby. Trudno o większe emocje niż u nich hokej. Ale to fantastyczne zwrotne podanie. A teraz taki strzał zza pleców. Męska... Żeńska siatkówka różni się tym, że w damskiej siatkówce jest takie zagranie, którego w męskiej siatkówce w ogóle nie ma. Czyli taka krótka, krótka wystawa, czyli taka tuż nad siatkę i nie ma tak zwanego gwoździa, czyli zawodnik praktycznie odbija się w miejscu, no, z małego naskoku. U kobiet w siatkówce ten naskok jest taki ultra długi i to jest taki bardzo zgrabny, taki pac, pac i pac tą piłkę, tak tanecznie. To mi się zawsze w tej żeńskiej siatkówce podobało. Ale do czego była ta dygresja? Między żeńską siatkówką a męską prawdopodobnie różnica jest taka jak między u nich hokejem juniorskim, a u nich hokejem seniorskim. Czyli, że mogą się tu pojawić zagrania, których w normalnym u nich hokeju nie zobaczymy, ale myślę, że mogą pojawić się takie też zagrania, które zobaczymy tylko na przykład w Lidze Polskiej. Ależ teraz dobre uderzenie Mario Balotelli. Zastanawiam się też, na jakiej zasadzie działa pole karne. Czy to jest tylko dla bramkarza, czy może też są jakieś rzuty karne. Trzecia minuta. 0-0 ciągle. Trudno. Chciałbym tutaj, szanowni państwo, jakieś sprzedać państwu nowinki taktyczne. No ale... Oj, fatalnie się poślizgnę. Dużo, na pewno dużo zwrotów, tak biegowy i atletyczny można troszkę porównać do piłki ręcznej też ze względu na właśnie zmianę formacji. Ale prawdopodobnie nie jest to zmiana formacji na zasadzie obrona-atak. Tylko na zasadzie wszyscy się zmieniamy, chłopaki, bo pobiegaliście 45 sekund. Oj, to jest doskonałe przyjęcie. Fantastyczne uderzenie. No i to już była fajna akcja. Takie tempo piłkarskie, czyli jakaś tam wymiana w środku. Te akcje nie są takie, można powiedzieć, zrobione na pałę. Gdzieś tam jest za tym jakaś myśl. No ale road to Wrocław jest tym. Więc to są jakieś eliminacje. Trudno też osądzić poziom gry, no może się okazać, szanowni państwo, że albo oglądamy najsilniejsze drużyny na świecie, albo oglądamy najgorsze drużyny na świecie. Może się okazać, że oglądamy dwie średnie. Tak naprawdę może okazać się wszystko. No ja nie zamierzam, drodzy państwo, przygotowywać się jakoś do komentowania u nich. Ja bym się po prostu nie chcę. Razem jesteśmy wrzuceni w ten wir wydarzeń. Co tutaj się dzieje? Tornado niepewności. Szwedzi bardziej w środku dominują, natomiast Włosi gdzieś tam próbują tych uderzeń ze skrzydła, która taktyka okaże się bardziej skuteczna. No to jest, tak szanowni państwo, można to powiedzieć w każdym momencie, każdego... Ajajaj. Ajajaj, teraz chyba dobra interwencja, to się wszystko dzieje tak szybko. Jak dla mnie kolor piłki powinien być czerwony. Aha, nie, bo to nie wiem, kit. Ale teraz ładnie go wyprowadzi. Ale strzał nie udany.
Aha, chciałem zwrócić uwagę także na bramkarzy w unihokeju. Oni grają praktycznie na oni grają na kolanach. Niesłychane. Wiele energii muszą poświęcić na to prawdopodobnie, żeby na tych kolanach zostać. O, i znowu zmiany. Zobaczmy teraz. Doskonałe podanie. Słupek, słupek uratował. Nie mają normalne takie jakby rękawice typu bramkarskie, typu takie za 15 zł, czyli imitacja, można powiedzieć. Fantastycznie. Uuu, ale się tam ustawił, ale chyba wiązał butę, nie wiem czy... Nie wiem czy kolega to widział. Fantastycznie teraz zagarnął. No, ja bardziej kibicuję Finlandii w tym momencie, przyznam się, ale tylko dlatego, że ich style przypominają mi Włochów, a Włochów akurat nienawidzę, jeśli chodzi o wszelki sport. Mam nadzieję, że wyjaśnię. Teraz dobra kontra. Nie, grałem po prostu lepiej. Na przykład ten dzik! Ależ teraz ładnie. Parę takich zwodów, przekładek. No i to auto też stoi w takiej niebezpiecznej odległości. Dobrze, teraz przebiję. Aha, taki Edgar Dawid. No zobaczmy, szanowni państwo. Ale dobry techniczny. To mi się nawet podobało. O, to jest kuzyn Jerzego Brzęczka, taki młodszy. Pokazuje sędzia, co pokazuje, że trzeba kogoś wynieść. Pierwsze ofiary, no widać, że ten sport nie jest taki łatwy i nie jest taki, że... Ajaj, teraz, ależ teraz walka. No taka trochę piłkarska ta walka. Burma, a jedni mają na koszulkach nazwiska, drudzy nie. Tutaj ciekawa para, ojejku, ależ teraz niecelność. Ciężko musi się też biegać, bo nie jesteś w stanie wykorzystać całego potencjału ciała, bo musisz trzymać ten kij. A ręce, wiadomo, też są istotnym elementem, jeśli chodzi o bieganie. Ciekawe, jaki udział procentowy w bieganiu mają ręce. No to pytanie samo w sobie brzmi komicznie, ale... Coś tam się musi zatem powiedzieć. No i oczywiście zmiany. Gramy 7 minut. Szanowni państwo, umówmy się tak, że transmisja... Jeszcze sędzia próbował coś zagarnąć. Transmisja będzie trwała do pierwszej strzelonej bramki. Już tutaj jeden klęczy. Aha, czyli są wyznaczone punkty. Na początku myślałem, że to są punkty, w których się przykleja parkiet. Takie śruby. Zobaczę, o teraz możemy się przyjrzeć. Te kije, no ultra lekkie na pewno. Ależ teraz było podanie, fantastycznie. Czym wyróżnia się dobry bramkarz unihokeja? Nie mam bladego pojęcia. Refleksem. To nie musi być chyba specjalnie sprawny, może być nawet gruby, ale musi mieć fenomenalny refleks. Wydaje mi się, że to wystarczy. No i mieć dobry rzut też niekoniecznie. I znowu zmiana całej drużyny, uwielbiam to. Ależ to podanie było naprawdę przemyślane. No ale oczywiście jakiś Szwed musiał to zjebać. I tutaj w taki UEFista ze Szwecji. Ciekawe, no ja myślę, że ciężko się jest utrzymać sprowadzenie drużyny narodowej U19 unihokeja. Tam na dole ekranu widzą państwo, jak jeden pokazuje coś reszcie. No chciałbym wiedzieć co. Chciałbym znaleźć się na chwilę w jego głowie, zobaczyć co ten młody człowiek teraz sobie myśli. Zobaczmy teraz takie jakieś prowokacyjne zwody. Ojejku. Czyli to polega też na jakiejś tam rotacji. Troszkę się... Dobre wyjście. Ależ teraz sposób prowadzenia piłki. Uuu, podobało mi się to. Czyli jest taki... Jakiś inny sposób. Coś, co technicznie może nas zaskoczyć. Prowadzenie piłki przed sobą. No ciekawe, ciekawe. No ale też nie rozumiem. Fajnie, naprawdę fajnie to zrobił. No ciężko, no to pewnie wyniki, no, hokejowe. No z tym hokejem to wiele ma wspólnego, oprócz tego, że to nie ma nic wspólnego z hokejem. Ależ teraz fantastyczny Włoch. Ajajajajajajaj! Doskonale! Doskonale!
No ciekawy mecz nam się zrobił, szanowni państwo. Szwedzi teraz... Jakiś faul. Niepotrzebnie. Gra już nabiera powoli płynności, widać początek nerwowy. Ale też ciekawe ustawienie przy tych tak zwanych stałych fragmentach. I tutaj na tej skrzydle. Na tym skrzydle. Wygrać skrzydło to już. Teraz dobra akcja, jednak środkiem. I będzie dobitka. Ciężko. O, gol! Ale szanowni państwo. Ależ to było dobre. Biją brawo teraz kibicy, no ale z drugiej strony co mają robić? No kapitan, no to jest zawsze najpiękniejsza historia w sporcie, kiedy kapitan. No piątki też jak w tym, jak w hokeju, no bo jakich tam jest 40. Zobaczmy jeszcze raz. Dobre przejęcie, tutaj akcja, mówiłem o skrzydłach, ale poszła akcja środkiem, tutaj pierwszy strzał. I tu wydawało się, że z tej dobitki już nic nie będzie, ale piłka idealnie mu się podbiła. Do tego, żeby uderzyć ją z powietrza, zobaczmy to jeszcze raz. Ależ, no ale naprawdę... Orientację i refleks to trzeba mieć. No to myślę, że to bardzo ładna bramka. Nawet jak na standardy w ogóle bramek. Bo można, wydaje mi się, porównać widowiskowość bramki na przykład z piłki ręcznej, z piłki nożnej halowej. Znając zasady gry, to znaczy nie oceniając tylko trudności wykonania, ale walory estetyczne. To znaczy, no można zrobić jakąś akcję z jakimiś ogórami taką fenomenalną, która zawsze daje. A można zrobić akcję z trudnym przeciwnikiem, bardzo skomplikowaną, ale która nie będzie dla koneserów, tylko koneser docenia, co nam się właściwie stało. Rozumiecie? O, chodzi o wrażenie. A wrażenie jest takie, że teraz Szwecja wzięła się do ataku, mimo początkowej przewagi optycznej w Finlandii. Widać też psychologię w sporcie, to jak zaczęła żyć w zasadzie, to drużyna Szwecji. Jakie żywsze te ataki, ale teraz zmieniają. I kręcą. Teraz tutaj, zobaczmy, obuw, chyba nie jest to dedykowany obuw do Unii Hokeja, raczej taki but halowy, klasyczny. Pakistan, czy to jest kraj, który w Unii Hokeja ma jakieś sukcesy? Nie wiem, chciałbym wiedzieć. Wiem, że Pakistan nazywa... W Palanta. A, od Palanta tylko krok do hokeisty, prawda? A już Czerkawski dzisiaj widziałem, śpiewał. Dzieje się. Ależ teraz, założył mu siatkę. No jest, w końcu też ten faul, w końcu upragniony, jakiś stały fragment będzie. Jedna kontaktowa ta gra. Poszedł naprawdę na przebój niski. Nie, raczej krótki. Ładnie tutaj chłopa zdziurował, poszedł. O kontrolę naprawdę nad piłką. Bardzo dobrą. Teraz jakiś Irlandczyk tu się napotoczył. Musiał zejść, no bo nie gra Irlandia dzisiaj. Zobaczmy dalej. Tutaj zauważmy, że cechą wspólną w drużynie jest posiadanie w swoich szeregach takich właśnie długowłosych zawodników. Czy raczej są uzdolnieni technicznie. Bjork! Syn Bjork! Cóż tutaj się teraz... Aha. Kara dla Szweda. Aha, czyli tutaj mamy system oko za oko, faul za 2 minuty. Znany już w starożytnych landach. Kara będzie trwała 2 minuty, czyli odejmując moment, w którym się zorientowałem. Moment, który dzielił... Moment, w którym się zorientowałem od początku kary, to w tym momencie 1.24. No Bjork niestety... Bjork swoje 5 minut ma już za sobą. No ale zobaczymy. Młody jeszcze zawodnik. Chociaż może się okazać, że w Unii Hokeju Mistrzostwo 19 to w zasadzie już zawody oldboyów. Niezbadane są
możliwości ludzkiego organizmu. Gdyby się okazało na przykład, że prime time tak zwany dla hokeisty, unihokeisty to jest w wieku 6 lat, to ten sport naprawdę byłby bardzo kontrowersyjny, ale ja bym oglądał. Oglądałbym 4-latków grających w unihokeja, bo to jest właśnie taki sport. Czy dorosły, poważny człowiek może grać w unihokeja? Nie wiem, chyba będzie kara. Oczywiście, szanowni państwo, nie jest to prawdą. Ten wygląda na poważnego bardzo, a gra. Także na pewno nie spędza całego dnia przed komputerem, bo nie miałby takiego refleksu. Albo paradoksalnie nie by miał, bo przecież gry jakoś tam ten refleks wyrabia. Ja jeszcze go tam uderzył. To bardziej ręka chyba go zabolała. Teraz tam, co tam się będzie, to jest jako co oni... Taki kolor parkietu kojarzy mi się właśnie z takimi starymi halami. A, czyli ta piłeczka jest pusta w środku. No, no nie wiem, co to zmieni. Jest lżejsza, ale... Ale czy... Lepiej czy gorzej? Ona na pewno nie wyrządza tylu szkód, tylko tak... W sensie przy zderzeniu raczej nie... Aż tak nie boli, jakby była na przykład, nie wiem, kauczukowa albo... Z żelaza i stali. Szanowni państwo, nie wiem, ile trwa połowa. Spróbuję się dowiedzieć. Nie jestem w stanie się dowiedzieć. Więc, szanowni państwo, może podzielimy sobie to na części. Jest 12, jest 13 minuta. Na dalszą część rozgrywki zapraszam państwa już jutro. Dziękuję za uwagę teraz i do usłyszenia niebawem.